Cześć, Genesis Tor 404 TKL. Dzisiaj będzie ta właśnie klawiatura, a raczej te właśnie klawiatury, ponieważ wyszło kilka wersji. Ja do testów dostałem czarną oraz białą na dwóch różnych typach przełączników, ale o wszystkim będzie w tej właśnie recenzji. Są to ciekawe klawiatury wysokiej jakości z RGB, z hot swapem i innymi cechami, ale o wszystkim dowiecie się dzisiaj, ponieważ ta recenzja będzie naprawdę obszerna. A gdybyście chcieli sprawdzić sobie na szybko, czy jest jakaś promocja, ile te klawiatury kosztują, to kliknijcie link w opisie filmu i będziecie wszystko wiedzieć. A tymczasem bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Nowość od marki Genesis, czyli klawiatury Tor 404 TKL. Mówię klawiatury, ponieważ do wyboru mamy kilka wersji. Przede wszystkim, jak widzicie, są wersje kolorystyczne, czyli klasyczna czerń oraz bardzo ładna biel, gdzie zupełnie inaczej wygląda to całe RGB. Porównanie zobaczycie też za chwilkę, dokładnie wszystko będziecie widzieć, jak to u mnie każdy szczególik będzie pokazany. Natomiast co jest tutaj też ciekawego, że mamy do wyboru dwa rodzaje przełączników. Oba rodzaje są bardzo ciekawe i bardzo dobre, ponieważ są to przełączniki Kale Box Brown w wersji V2 o sile nacisku 55 gramów i żywotności, uwaga, 80 milionów klików. Jakie są dokładne właściwości, jak one klikają, jakie jest odczucie, wszystko będzie później. Na razie takie wstępne informacje, jak to zwykle u mnie bywa. Więc te przełączniki możecie mieć i w czarnej wersji klawiatury, i w białej wersji klawiatury. Tak samo jak te przełączniki, a są to Gaterony Yellow Pro o żywotności 60 milionów kliknięć, czyli troszeczkę mniej niż Kale Box V2, natomiast i tak więcej niż takie klasyczne 50 milionów, jak to w większości klawiatur mechanicznych bywa. I te Gaterony mają siłę nacisku 50 gramów, czyli troszeczkę lżej niż w przypadku Kale. Natomiast co tutaj jeszcze jest bardzo ważne w tych klawiaturach? Przede wszystkim mamy tutaj tak zwany no floating key, czyli te klawisze spotykają się z obudową klawiatury, wręcz do tej obudowy troszeczkę są zanurzone, czyli nie ma takiego efektu prześwitującego światła bokami i to światło klawiatury nie rozlewa się nam na stanowisko gracza. Tutaj zawsze podkreślam, że to jest kwestia gustu, ponieważ ja osobiście nie mam nic do klawiatur, które mają floating key, ale gusta bywają różne, więc każdy tutaj sobie sam odpowie, czy woli taki typ klawiatury, czy taki. Ja tylko zaznaczam, że tutaj jest tak, a nie inaczej. Natomiast co jeszcze ważne, co trzeba wiedzieć, to, że mam tutaj dobrej jakości stabilizatory oraz wysokiej jakości smarowanie poszczególnych elementów, dzięki czemu ta praca jest płynna i gładka. Na dodatek zastosowano też piankę tłumiącą hałas. Więc czy to wszystko jest taki piękny marketing, czy faktycznie da się to odczuć w trakcie takiego normalnego użytkowania czy grania? No to też dzisiaj będziecie mieli odpowiedź. Myślę, że takie dokładne porównanie przełączników też zostawimy sobie na jakiś osobny film, bo podejrzewam, że sporo osób za jakiś czas będzie szukać takich tematów. Natomiast dzisiaj sobie tak pokrótce je też porównamy. Jest to klawiatura typu TKL, czyli bez bloku numerycznego, tak zwana klawiatura turniejowa, gdzie mamy dokładnie 87 klawiszy, a ten wygląd klawiatury jest bardzo, bardzo klasyczny, czyli nie mamy żadnej podpórki pod nadgarstki, nie mamy żadnych pokrętełek, dodatkowych klawiszy po boku. To też oczywiście jest kwestia gustu, ponieważ niektóre osoby chcą mieć taką klawiaturę zbajerowaną, gdzie będziemy mieli, nazwijmy to, taki cały pulpit DJ-ski, kilka pokręteł, kilka dodatkowych przycisków. Oczywiście są takie klawiatury, były u mnie recenzowane, jak najbardziej znajdziecie. Natomiast są też osoby, które cenią sobie klasyczny wygląd, prosty design, ale żeby za to na przykład podzespoły były lepszej jakości. No więc tutaj mamy typowy przykład takiej klawiatury, tym bardziej, że ceny obu klawiatur oscylują w okolicach 300 zł. Tak więc troszkę poniżej 300 lub troszkę powyżej 300, w zależności od tego, które przełączniki wybierzecie. Różnica wynosi generalnie około 20 zł pomiędzy poszczególnymi typami przełączników w tych klawiaturach. Ale to są ceny oficjalne, oczywiście w promocjach, po prostu w sklepach możecie trafić te klawiatury w niższych cenach. Natomiast powiem Wam tutaj moje wrażenie, około 300 zł, taka klasyczna cena za tą klawiaturę, powiem Wam, że to jest naprawdę atrakcyjna cena. Może nie powiem, że jak za darmo, ale patrząc na to, co my tutaj mamy, ile dobrego w jednym niewielkim urządzeniu, no to myślę, że pod koniec filmu dojdziecie do podobnych wniosków. Gdyby jednak tak się nie stało i nadal byście szukali jakiejś klawiatury idealnej dla siebie, no to pamiętajcie, że u mnie ponad
300 recenzji klawiatur jest na kanale, jest osobna playlista, więc warto zajrzeć. Ale oczywiście tutaj też klawiszy multimedialnych nie brakuje, mamy je poukrywane jako drugą funkcję, a same klawisze wykonane są z materiału ABS metodą nadruku Double Injection, więc również bardzo dobrze. Przewód mamy tutaj odłączany, jest to przewód w oplocie o długości 180 cm. Klawiatura posiada oczywiście podwyższenia i są to podwyższenia dwustopniowe. Na obudowie znajdują się dwie kontrolki, a obudowa wykonana jest z tworzyw sztucznych. Jest także software, który dzisiaj też Wam pokażę, jak działa. Więc już w tym momencie Wam mówię, ta recenzja krótka nie będzie, przygotujcie się na to. Zapaszcie sobie kawkę, herbatkę, co tam lubicie, żeby sobie tutaj na spokojnie dobrnąć do końca. I klawiatura ma oczywiście też wbudowaną pamięć, czy jak włączymy i włączymy komputer, ustawienia zostaną zapamiętane. Czyli chociażby też nasze makra, bo możemy je nagrywać. A co właściwie mamy w zestawie? W zestawie jest instrukcja, jest takie dwuczęściowe narzędzie. Jedna strona służy do ściągania samych nakładek, a druga strona służy do, uwaga, wyjmowania przełączników, ponieważ tego Wam jeszcze nie powiedziałem na tym etapie recenzji, zostawiłem coś na dalszą część. Już mieliście sporo plusów, już było dużo dobrego, ale ta klawiatura ma jeszcze hot swap. I to pięciopinowy, czyli możliwość wymiany przełączników na inne lub wymiany po prostu uszkodzonego przełącznika na nowy, a po dwa przełączniki dostajemy z każdą klawiaturą jako takie zapasówki. Więc to już jest kolejna cecha, która sprawia, że ta klawiatura jest mega opłacalna. Tak więc hot swap umożliwia takie, powiedzmy, beznarzędziowe, ponieważ narzędzie jakby nie było jest, ale bez rozkręcania klawiatury, bez utraty gwarancji, bez używania lutownicy, czyli takie dosłownie w kilka sekund wymienianie przełączników mechanicznych. To Wam zawsze też pokazuję w tych klawiaturach. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Wystarczy zdjąć nakładkę, a najlepiej zdjąć sobie kilka nakładek dookoła, żeby był wygodniejszy dostęp. Następnie chwytamy odpowiednio wybrany przełącznik i ruchem w górę wyjmujemy przełącznik, staramy się wyjmować go jak najbardziej pionowo, żeby nie zgiąć pinów, i jak już wyjmiemy, no to nowy przełącznik możemy zamocować w taki sam sposób, czyli patrzymy, gdzie są piny, gdzie są gniazda, orientujemy dokładnie w taki sposób, żeby pasował, delikatnie dopasowujemy do gniazda, a następnie po prostu dociskamy równomiernie, usłyszymy, że kliknął, wskoczył i przełącznik już będzie działać. Zobaczcie sobie nakładki z bliska, wyglądają właśnie tak, wykonane są moim zdaniem całkiem dobrze, jak na klawiaturę, która jakby nie było cenowo, to jest co najwyżej taka jeszcze średnia półka, ponieważ mamy klawiatury dużo, dużo droższe, które niekoniecznie oferują nam coś lepszego, po prostu dopłacamy czasami za markę. No i dzięki klawiszom multimedialnym możemy zarządzać chociażby efektami LEDów z poziomu samej klawiatury, ale możemy to zrobić także software'u, więc są do tego dwie opcje. Tak więc za chwilę przejdziemy do części software'owo-testowej, gdzie zobaczycie też wszystkie efekty LEDów i inne możliwości. Natomiast tutaj przy okazji jeszcze wtrącę, że z marką Genesis współpracuję chyba odkąd pamiętam, prawie że od samego początku kanału, więc sobie tą markę bardzo cenię i niedawno była 12. rocznica istnienia tej marki. Moim zdaniem ta marka bardzo przez te kilkanaście lat się rozwinęła. Genesis, a raczej jeszcze wtedy Natec Genesis, była to marka kojarzona raczej z bardziej budżetowymi akcesoriami. Mieli w ofercie na przykład dużo fajnych myszek, niedrogich, ale dopiero takie bardziej zaawansowane myszki zaczęły się ukazywać w późniejszych latach. To samo dotyczyło pierwszych klawiatur mechanicznych i innych ciekawych innowacji, chociażby też fajnych słuchawek. Cały czas możecie kupić od Genesis niedrogie klawiatury membranowe, niedrogie słuchawki. Mnóstwo recenzji jest u mnie na kanale, więc jakbyście szukali czegoś od tej marki, to myślę, że znajdziecie u mnie praktycznie każdy ich produkt, może z małymi wyjątkami, dlatego warto się rozejrzeć. Jeszcze taka ciekawostka, jeśli byście chcieli o tym więcej sobie poczytać, to znajdziecie na pewno na stronie producenta, że te akurat klawiatury powstały we współpracy z Envy. No i dzięki temu powstała dzisiejsza recenzja we współpracy ze mną, którą możecie obejrzeć i mam nadzieję, że się Wam bardzo przyda i pomoże odpowiedzieć na pytanie, czy ta klawiatura będzie Wam odpowiadała, czy nie do końca będziecie szukać dalej czegoś innego. Ja nie jestem marketingowcem, ja nie będę Wam tych klawiatur ani tutaj polecał, ani nie będę Wam ich odradzał. Po prostu ja robię swoje, pokazuję Wam je bardzo dokładnie, testy, moje odczucia, jakość wykonania i oceniacie sami, czy to jest produkt dla Was, czy nie. Zresztą tak jak w każdej mojej recenzji, no i na chwilę obecną dosyć gadania, przechodzimy do części testowej.
I tak brzmi klawiatura na przełącznikach Kale. Siła nacisku to 55 gramów. Natomiast są to przełączniki dotykowe, czyli mamy wyczuwalny moment aktywacji w postaci takiego delikatnego przytarcia klawisza przy wciśnięciu i aktywacja na poziomie 2 mm. Stabilizatory są rewelacyjne, ponieważ gdziekolwiek nie nacisnę na przykład spacji, gdziekolwiek nie nacisnę shifta, to zobaczcie, są one sztywne, nie trzęsą się na boki. Spacja działa w każdym miejscu tak samo. Po prostu rewelacja. Pod spodem płyta usztywniająca, następnie PCB. Sprawdźmy sobie sztywność. Zobaczcie, klawiatura praktycznie się nie rusza, a jest na podwyższeniach, a bez podwyższeń jest bardzo sztywna. I sprawdzamy Gaterony Yellow, ponownie świetne stabilizatory. Natomiast tutaj mamy niższą siłę nacisku, jest to 50 gramów i jest to inny rodzaj przełącznika, ponieważ są to przełączniki liniowe, czyli tak jak przełączniki na przykład czerwone czy czarne. I tutaj nie mamy żadnego wyczuwalnego momentu aktywacji, a sam klawisz moim zdaniem jest taki bardziej sprężnujący, pomimo że niższa siła nacisku, to działa to zupełnie inaczej. Na przykład w sklepach będziecie mieli wystawione obie wersje klawiatury, to sobie poklikajcie, który typ kliku bardziej Wam odpowiada. Czy właśnie taki o lekkiej sile nacisku, bez momentu aktywacji, ale bardziej sprężnujący, czy o odrobinę większej siły nacisku z takim delikatnym przyhaczeniem. W obu przypadkach aktywacja następuje po przekroczeniu przez klawisz dystansu około 2 mm. Ok, pokażę Wam teraz software. Tak więc mamy tutaj dostęp do kilku profili. Oczywiście na każdy z nich możemy sobie przypisać inne ustawienia i się między nimi przełączać. Mamy mapowanie klawiszy, czyli tą właśnie pierwszą zakładkę i możemy sobie na przykład gdzieś ustawić dodatkową funkcję. Mamy funkcję klawiatury, myszki, makro, combo, uruchamianie programów multimedia, klawisze Windowsowe i wyłączenie całkowicie funkcji. Do wyboru jest naprawdę sporo przeróżnych opcji. Mamy funkcje multimedialne, funkcje myszki, a także funkcję combo key, kiedy nadusimy kombinację jakichś przycisków, następnie naciśniemy tego backspace'a, no to odtwarza się to, co wpisaliśmy. Można powiedzieć, że to jest coś troszkę jak makro, chociaż nie do końca, bo w makro możemy sobie dużo więcej ustawić. Chcemy z powrotem funkcję, robimy default i tyle. Teraz Wam też pokażę, jak robić makro, ale mam jeszcze tutaj gaming mode. Gaming mode powoduje włączenie się blokad, które sobie ustawiamy. Możemy wybrać wszystkie, możemy wybrać jedną, czyli na przykład w tym momencie klawisz Windows nie działa i nie wyrzuci mnie przypadkiem z gry, tak samo Alt plus F4. Tak więc można to sobie włączyć i wyłączyć, teraz Windows działa, ale jak chcemy go sobie zablokować, tak czy tak, to możemy to zrobić wciskając Fn plus klawisz Windows, wtedy nie działa, Fn plus Windows i z powrotem działa. To, o czym mówiłem, funkcję możemy też wywoływać z poziomu klawiatury i mamy tutaj reset klawiatury pod Escape'em. Następnie od F1 mamy domyślny player dźwięku, ciszej, głośniej, wyłączenie dźwięku, stop, poprzedni utwór, play, pauza, następny utwór, kolejny jest klient poczty, jest także kalkulator, wyłączenie światełek takie natychmiastowe wszystkich i ostatnie, co mamy, to jest blokada wszystkich klawiszy. Czyli działają, robimy sobie blokadę i nie działa. Fajna opcja, jak odchodzimy od komputera, a boimy się, że ktoś będzie coś przy nim kombinował, wtedy możemy sobie zablokować. Jak ktoś wie o tej możliwości, no to nie będzie to duża przeszkoda, ale pewnie nie wszyscy będą wiedzieć. Możemy z poziomu klawiatury też regulować jasność światełek, wybierać także efekt, prędkość tego efektu, a także kolorystykę. Więc troszkę tych opcji wszystkich jest do wyboru z poziomu samej klawiatury. Mamy też profile oświetleniowe, FPS, LOL, Race oraz 1 i 2, gdzie możemy sami sobie ustawić, a pod klawiszem Backspace możemy sobie nagrywać własne kombinacje. I mamy też szybki skrót pod insertem do stałego trybu świecenia, gdzie możemy sobie potem zmieniać kolory. Jest to też taki fajny skrócik. No i drugie, trzecie naciśnięcie zmienia kolor na kolejny z tej podstawowej palety. W ten sam sposób zapisujemy i wtedy mamy już pod tą jedynką ten swój schemat tak na szybko zrobiony, więc już wiecie tutaj mniej więcej, co możemy zadziałać z poziomu klawiatury.
instrukcji znajdziemy chociażby taką też podpowiedź, jak zdejmować nakładki, jak wyjmować przełączniki, jak je potem z powrotem umieszczać. Ale jak nie chcę Wam się tutaj kombinować z instrukcją, to mam fajny filmik, gdzie możecie to zobaczyć krok po kroku. Myślę, że bardzo się przyda. Postaram się pamiętać o linku w opisie filmu. I przejdźmy teraz do makro. Co to jest makro? To jest po prostu nasza kombinacja klawiszy. Tworzymy na przykład makro numer 1. Naciskamy Start Record i chcę sobie wklepać na przykład coś takiego. Tak, 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 tak. OK, zapamiętane. Są tutaj opóźnienia w milisekundach. Mamy też tutaj szereg innych opcji, ale OK, zapisujemy sobie Stop Record, Apply. Teraz jak przejdziemy na Key Settings i na przykład na ten nawiasik sobie tutaj pod Backspace'em ustawię makro. Wybieramy makro. Jest jedyneczka i możemy tutaj wybrać kilka funkcji. Albo odtwarzane raz za naciśnięciem, albo odtwarzane wielokrotnie. Albo click to stop, czyli dopiero jak odklikniemy drugi raz, to przestanie. Więc spróbujmy ten pojedynczy tryb. Obok mamy zwykły nawiasik, a jak nacisnę sobie ten, no to odtwarza się ta kombinacja. Jak zaznaczę sobie na przykład click to stop, to kliknąłem raz, a to leci w kółko. I muszę drugi raz kliknąć, żeby przestało. Może to się przydać oczywiście w niektórych grach na jakieś kombosy, czy na jakieś specjalne ataki. To już sobie musicie sami do tego znaleźć zastosowanie. Da się tutaj zrobić naprawdę sporo. No i Lightning, gdzie mamy szereg efektów. Jeszcze jaki mamy to Static, gdzie wybieramy sobie kolor. Może to być też Multicolor, czyli takie RGB. Nie ma tutaj wyboru kierunku, ponieważ to jest statyczny efekt. Możemy wybrać tylko jasność. Oczywiście można wybierać z całej palety, więc kolor będzie taki jak chcecie. Następnie mamy Reaction, Single Key On, gdzie możemy dostosować prędkość, w tym przypadku długość utrzymywania się tego efektu, jasność oraz w tym momencie mamy pojawiające się, a jak włączymy ten drugi tryb, to mamy odwrotnie. Klawiatura świeci, jak naciśniemy, to klawisz przygasa. Też może to być multicolor, może to być pojedynczy kolor. Jakość tych LEDów naprawdę dobra, są czytelne, dość jasne, jest dobrze. Star Twinkle, czyli taki efekt wyglądający w ten sposób. Możemy go sobie przyspieszyć, jeśli by było zbyt wolno. Następnie mamy Raindrops, czyli też taki dość dynamiczny efekt. Colorful to jest coś takiego, czyli taki dość leniwy efekt. Następnie mamy Breathing, klasyczne oddychanie, gdzie klawisze przygasają, to światło za chwilę się pojawia z powrotem. Neon, czyli przenikanie kolorów już bez oddechu. Po prostu te kolory się tak fajnie podmieniają, bardzo ładny efekt. Color Spectrum, gdzie od centrum klawiatury RGB rozchodzi się na boki. Możemy to też zrobić sobie w jednym kolorze jak chcemy. Efekt Rainbow, czyli tego typu tęcza i tutaj możemy wybrać sobie albo w górę, albo w dół. Następnie mamy efekt Prismo, który jest taką klasyczną falą. I możemy też sobie tutaj wybrać kierunek, a może to być pojedynczy kolor jak chcemy. Może być też ten wielokolorowy do wyboru, prędkość i jasność. Efekt Circle, czyli takie kręcące się RGB lub pojedynczy kolor oczywiście. Reaction, mamy kilka wariantów do wyboru, czyli takie reaktywne liniowe. Nazywa się to Escape Beam. Następnie mamy Shockwave, czyli taka fala uderzeniowa jak sama nazwa mówi. I trzeci efekt reaktywny z tych to jest Explosion. Teraz mamy efekt Escape, Sine Wave, czyli sinusoida, Wave. Zwykła fala wygląda tak. Następnie mamy efekt Shuttle, który wygląda tak. I ostatnie to jest Customize, gdzie właśnie sobie możemy po swojemu skonfigurować. Możemy zaznaczyć wszystko, ale na przykład zaznaczymy sobie WASD na zielono, klikamy Apply, jest. Teraz zaznaczamy sobie jeszcze kursory i zrobimy na czerwono, ale jeśli nie odznaczymy, to nam też wskoczy, więc oznaczamy, a kursory robimy na czerwono, więc tu mamy zieleń, tu mamy czerwień. Można oczywiście robić też pojedynczo, czyli zaznaczamy sobie trzy klawisze, wybieramy jakiś kolor, na przykład taki, klikamy Apply i kolejne klawisze mają już światełko, więc możemy tak robić też z innymi, tym, że za każdym razem trzeba kliknąć Apply. Teraz kliknąłem Select Reverse, wybrało wszystkie pozostałe klawisze i szybkim klikiem zrobimy je na przykład na różowo. Cyk, jest. Więc możemy tutaj sobie kombinować, można to wszystko wyczyścić klikając Delete. Tak więc myślę, że tutaj ta procedura jest prosta i przejrzysta, więc dacie sobie z tym radę, gdybyście chcieli sobie poustawiać tutaj po swojemu. Sprawdźmy sobie jeszcze, jak w tej klawiaturze wygląda anti-ghosting. Bardzo szybka reakcja klawiszy
i możliwość ciśnięcia naprawdę wielu klawiszy jednocześnie. Mam tutaj full and keyboard over i taka sama szybka reakcja w przypadku klawiatury z przełącznikami Gateron. Tak więc pod tym względem rewelacja. Ok, całkiem niedawno była recenzowana klawiatura Genesis Tor 303 TKL w wersji Pitch Silent, czyli na cichych przełącznikach Outemu, bardzo cicha klawiatura. I myślałem, że po tym już Genesis nas w tym roku niczym więcej nie zaskoczy, a tutaj taka niespodzianka, no i taka trzeba powiedzieć miła niespodzianka, ponieważ ja takich klawiatur zupełnie się nie spodziewałem, ale bardzo się cieszę, że udało mi się je przetestować tak dość świeżo po premierze i że mogłem się podzielić wrażeniami z Wami. Moim zdaniem solidne sprzęty, udane w swojej klasie cenowej, naprawdę konkretny produkt. Wszystko dzisiaj widzieliście, najważniejsze cechy oraz jak się to sprawdza w praktyce. Oczywiście w tym momencie musicie zadać sobie pytanie, jeśli szukacie nowej klawiatury, czy na przykład będziecie korzystać z hot swapu. Jeśli odpowiedź to zdecydowane tak, no to jak najbardziej. Jeśli być może kiedyś Was znajdzie na wymianę przełączników, no to się cały czas opłaca, ponieważ ta opcja będzie. Będziecie mogli tutaj zrobić tak downgrade, czyli na przykład założyć sobie Outemu czy tańsze przełączniki, albo upgrade i skończyć nawet na Cherry MX-ach czy innych przełącznikach topowych. Chociaż tutaj gusta są oczywiście różne, nie każdy te Cherry tak uwielbia. Natomiast w przypadku, jeśli odpowiedź będzie brzmiała, że nie, a HotSwap ma być tylko takim bajerem, no to myślę, że możecie rozejrzeć się za innymi klawiaturami, które będą zwyczajnie tańsze, chociażby wspomnianym wcześniej Torze 303 z cichymi przełącznikami Outemu, gdzie jednak cena jest niższa, a ta klawiatura też jest moim zdaniem naprawdę dobrym wyborem, szczególnie jeśli lubicie klawiatury mechaniczne, ale niekoniecznie te głośniejsze. Tak więc mam nadzieję, że dzisiejsza recenzja była pomocna. Ponieważ poświęciłem na przygotowanie jej naprawdę dużo czasu, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Zachęcam także do napisania komentarza. Napiszcie chociażby, jak oceniacie ten nowy produkt od Genesis, czy Wam się podoba, czy nie do końca. Komentarze są oczywiście dla Was oraz zachęcam do subskrybowania kanału, ponieważ u mnie filmy pojawiają się dość często i niczego nowego nie przegapicie. I pamiętajcie, że aktualne ceny, także promocje na te klawiatury są w linku w opisie filmu. Wystarczy kliknąć, rozwinie się lista sklepów i od razu wiecie, gdzie można je kupić najtaniej na chwilę obecną. I to by było na tyle. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.